Michał go wcześniej w zborze zapowiadał jako spotkanie jak wierzyć w czasie Hitlera. Ja z mojego doświadczenia mogę powiedzieć, że każdy czas jest trudny i dlatego zmieniłem treść naszego spotkania na wierzyć w każdym czasie. Zresztą Państwo zobaczycie, słyszycie historię bardzo prostą. Gdybyśmy sobie wyobrazili, że jesteśmy w piaskownicy, jako dzieci zaczynamy się chwalić swoimi rodzicami, tak często jest, to musiałbym powiedzieć, że mój tata nie był generałem, nie był policjantem, nie był strażakiem, nie był doktorem, nie był mecenasem, ale był bardzo prostym człowiekiem. Skromnym, cichym, cierpliwym i bardzo kochającym mnie. Nigdy nie dostałem na nie odpadu. A muszę powiedzieć, że od mamy dostawałem bardzo często. Mimo, że robiłem wiele wstydu mojemu tacie. Opowiem taki epizod. W pierwszej klasie w technikum moim nauczycielem z języka polskiego był pan profesor Pytlarz. Wiedział, że jesteśmy adwentystami. Po półroczu wezwał mojego tatę, pokazał mu klasówkę i powiedział tak: panie Sosin, co w tej klasówce brakuje? A klasówka była cała czerwona od podkreśleń błędów ortograficznych, interpunkcyjnych i wszelkich. Cała czerwona klasówka. Tata mówi: proszę pana, ja jestem bardzo prostym człowiekiem. Skończyłem tylko 3 klasy szkoły podstawowej. Później przyuczyłem się do zawodu. Kompletnie nie wiem, czego tu brakuje. A pan Pytlarz dalej ciągnie temat i mówi: panie Sosin, pan jest przecież bardzo inteligentny człowiek. Wiem o tym i niech pan popatrzy, w kogo tu brakuje. Tata dalej się bronił i mówi: niestety nie wiem. A pan Pytlarz już bardzo zdenerwowany i mówi: Mojżesza, Mojżesza tu brakuje. Przecież to jest Morze Czerwone. Więc myślę, że miał powody, żeby mi lanie spuścić. Jak powiedziałem, mama mi często lanie spuszczała. Nie krzywduję sobie tego i myślę, że jestem im bardzo wdzięczny za wychowanie. Musiał być tata chory z miłości do Jezusa, że podjął decyzję chrztu 3 stycznia. Starość to jest też cud, może nie dla wszystkich, ale dla osób, dla których starość nie jest cudem, no to po prostu mogę powiedzieć sobie tyle, że po prostu, że idźcie do Boga, bo Pan Bóg wam pokaże, że starość też można doświadczać cudów i starość jest cudowna, kiedy jest ukryta w Bogu. Kiedy Pan Bóg opiekuje się Tobą, kiedy Pan Bóg jest w Twoim życiu, kiedy pamiętasz o tym, jak cudownie Bóg Cię prowadzi w życiu, kiedy sobie zweryfikujesz swoje życie, doświadczenia, przeżycia, historię i dostrzeżesz w tym wszystkim palec Boży. To jest niesamowite.